Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Zasady planowania żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W tym filmie poznasz zalecenia dotyczące planowania poszczególnych posiłków. Planując posiłki dla dzieci i młodzieży, należy uwzględnić ich aktualny stopień rozwoju fizycznego i aktywność ruchową. Pierwsze śniadanie to pierwszy posiłek, jaki dziecko spożywa po długiej przerwie nocnej i jednocześnie przed rozpoczęciem największego natężenia zajęć fizycznych i umysłowych. Pierwszy posiłek powinien dostarczać około jednej czwartej całodobowej ilości energii i w odpowiednich proporcjach pozostałych składników pokarmowych. Pierwsze śniadanie powinno składać się z zupy mlecznej lub produktu mlecznego, pieczywa mieszanego z masłem, serem, wędliną lub jajkiem. Powinno zawierać również surowe warzywa i owoce lub dżem czy marmoladę. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy dziecko wychodzi z domu do szkoły bez spożycia pierwszego śniadania. Drugie śniadanie to posiłek często niewidoczny, chociaż w żywieniu dzieci i młodzieży bardzo istotny. Dziecko powinno spożywać śniadanie między godziną 10 a 11, najczęściej w szkole. Przy prawidłowo zestawionych pozostałych posiłkach może to być jedna, dwie kanapki oraz szklanka mleka lub napój owocowy. Napój jest szczególnie ważny, ponieważ u dzieci w okresie intensywnego wzrastania zapotrzebowanie na płyny jest duże. Przy planowaniu drugiego śniadania należy brać pod uwagę, ile czasu dziecko przybywa w szkole i czy ma możliwość zjadania choćby jednego gorącego posiłku. Obiad tradycyjnie traktowany jest jako główny, najobfitszy posiłek w ciągu dnia. Powinien być posiłkiem gotowanym, składającym się z różnych produktów spożywczych. Zwykle zestawione jest z dwóch dań. Jeśli zasadnicze dania nie pokrywają około 30-35%, powinny być uzupełnione deserem na słodko z produktów zbożowych, jak na przykład ryż z jabłkiem, kasza z sokiem owocowym. Podwieczorek powinien dostarczać 5-10% do całodobowej energii. Jest to posiłek dość często trudny do zrealizowania, zwłaszcza gdy dziecko późno zjada obiad. Wystarczą wówczas owoce, napój mleczny lub mleczno-owocowy. Jeśli dziecko zjada obiad wcześniej, podwieczorek może być posiłkiem podobnym do drugiego śniadania. Podawania podwieczorków należy przestrzegać głównie w żywieniu dzieci młodszych. Kolacja powinna być spożywana około 3-4 godziny po obiedzie i co najmniej 1-2 godziny przed snem. Powinien to być również posiłek pełnowartościowy, lekkostrawny i niezbyt obfity. Może to być zupa mleczna z kaszą lub kluskami, pieczywo mieszane z wędliną lub chudym mięsem, sery, sałatki jarzynowe, owoce. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.